Cześć, dzisiaj szybka recenzja, bardziej książki, Blask Księżyca, takiej mam małą książkę. Zaczynamy. Wydawnictwo chyba, ona się nazywała Poczeli. Książka, romans i morderstwo, tajemnica. Mamy kolorowe strony, tutaj mam główną bohaterkę. Lio. Pisane wszystkie postacie, znaczy raczej te główne. I książka. Niektórych są obrazki. Dla mnie książka bardzo fajna, mi się naprawdę podoba. Nie lubiłam książek z anime, ale ta mi naprawdę wpadła w oko, więc musiałam kupić. Tata mi ją w ogóle wybierał, więc była dla mojego taty. Wystrzelił po prostu w dziesiątkę, potem ją czytałam w nas milion razy. Fajna książka. Muszę się poczytać, o czym jest. I głównie bohaterce taką miarę wypadku samochodowym. Nie wiem dokładnie. Nie, on... Tak, wypadku samochodowym. No. To było na tyle z tego odcinka. Była krótka recenzja. Bardzo, bardzo niejasna. Nie powiedziałam wam dokładnie, o czym się to podobało. No oczywiście, że mi się podobało. Ale nie zrobiłam tego szybko, bo muszę gdzieś pojechać. Więc to musiałam naprawdę szybką recenzję zrobić. A następny raz jest już mam bardziej porządny niż ta. Chciałam się naprawdę śpieszyć. Może dobijam do tych 2 minut. Jeszcze coś opowiem. Żeby nie było. Jest dla mnie fajna książka Kilka Marów. Ma chyba 200 stron. I są tutaj też polecane. Sport Art Online. Mam też tutaj. Lubię na tyle z tego odcinka. Przepraszam za krótką recenzję. Tylko znam się. Bardziej postaram. Do zobaczenia. Pa, pa.